Dzień dobry, witam serdecznie, Instytut Anny Choińskiej. Dziś poprosiłam kolejną moją terapeutkę, Krystynę Dąbrowską, o odpowiedź, myślę, na bardzo ważne pytanie w dzisiejszych czasach, mianowicie o to, co dobrego możemy dać osobie uzależnionej. Krystyna, dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Dobry, witam bardzo serdecznie. Gro moich klientów, pacjentów to są osoby uzależnione bądź członkowie ich rodziny. W mojej pracy łączę pomaganie osobom uzależnionym, edukowanie ich również z pracą ustawieniową, dlatego że u tych osób uzależnionych i u ich rodzin te osoby mają poblokowane emocje, oni są zamrożeni wewnętrznie, zamrożone mają poczucie winy, poczucie krzywdy, czasami jest to też złość, mają niskie poczucie własnej wartości, mają poczucie krzywdy ze strony swoich rodziców, więc na tym polu ustawienia kapitalnie wpisują się w pomoc tym osobom, ponieważ ustawienia uwalniają te emocje i uwalniają i dają poczucie ulgi. Czy to jest tak, że jak ustawimy obraz, czy to masz na myśli, żebyśmy to wyjaśniły? Oczywiście osoby uzależnione potrzebują być pod opieką terapeuty, ale czy to jest tak, że ustawiając im pewien obraz, tym obrazem docierasz do ich emocji? Obraz jest bardzo wymowny, no i nie podlega dyskusji, bo to jest obraz. I wtedy można zobaczyć, że osoba uzależniona, na przykład tato uzależniony czy mama uzależniona, była mocno uwikłana w jakiejś swojej historii i po prostu, żeby żyć, dlatego piła. Powiedz, Daje Krystyna, to jeszcze, przepraszam. duże zrozumienie tego, co się dzieje z osobą uzależnioną. Jak również z członkami rodzin tych osób uzależnionych. Powiedz mi, Krystyna, jeszcze tak abstrahując od ustawień, bo wiesz, my obie bardzo mocno stoimy po stronie tych ustawień i pracujemy tą metodą w piękny sposób, nawet ramię w ramię. Powiedz proszę, a tak w codziennym życiu, kiedy mamy w domu osobę uzależnioną, co my dobrego możemy dać temu człowiekowi, bo ja sobie zdaję sprawę, że to są bardzo trudne historie, niezwykle trudne, ale czy jest coś dobrego, co człowiek człowiekowi uzależnionemu może dać? Człowiek uzależniony potrzebuje rozmowy, potrzebuje być słuchany, bez oceny. Po prostu chce się wygadać i to możemy dać, żeby mówił, żeby po prostu mówił to wszystko, co do niego płynie, co go boli, czemu się dziwi, jakie ma pytania. Po prostu tyle albo aż tyle. No tak, bardzo poruszające to, co powiedziałaś, bo wyobraziłam sobie to w obrazie, że gdzieś w jakimś domu ktoś wychodzi ponad cierpienie wynikające z życia ze współuzależnienia i mówi: opowiedz, jak nasza Pola Polańska mówi w instytucie, opowiedz mi wszystko, wszystko mi opowiedz, a równocześnie pozwala sobie też słuchać i słyszeć. To takie bardzo ludzkie, muszę ci powiedzieć. Tak w ogóle powinno być zasadą dla nas wszystkich. Opowiedz mi wszystko, a ja cię chętnie wysłucham. Ci, którzy przychodzą na zajęcia grupowe, bardzo często mówią: tu mogę opowiedzieć wszystko, tu czuję się rozumiany, rozumiana, tu mnie nikt nie ocenia. Człowiek uzależniony potrzebuje być słuchany. Bardzo Państwu tego życzymy, takiego dojścia do takiego miejsca w sobie, gdzie będziemy siebie nawzajem słyszeć i słuchać. I bardzo Wam polecam pracę zarówno z Krystyną, jaką u nas w Instytucie, jak i pracę ustawieniową, jako wsparcie, obraz w docieraniu do głębszych emocji. Dziękuję Ci, Krystyna, z całego serca i Państwu również wszystkiego dobrego.